Cześć. W tym filmie pokażę, jak dodać pop-up na stronę na WordPressie. Pop-up to takie wyskakujące okienko na stronie internetowej, które po prostu pozwala na przykład zapisać się na newsletter albo no, przekazuje jakąś informację ważną dla użytkownika. I tutaj, jeżeli chcemy dodać taki pop-up na naszą stronę, to musimy zalogować się do panelu administracyjnego w naszym WordPressie, przejść do wtyczek. Dodaj nową, no i tutaj musimy po prostu poszukać sobie wtyczki, która doda nam taką funkcjonalność pop-upu. No i wpisuję tutaj w okienko wyszukiwania pop-up. Zobaczymy sobie, że tych wtyczek do pop-upów jest mnóstwo, tutaj tak naprawdę w tym, w tym naszym repozytorium WordPressa. Jedne mają lepsze opinie, jedne gorsze. No tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że taki pop-up i taka wtyczka do pop-upu, szczególnie jeżeli ona jest bardzo rozbudowana, może mieć to jakiś wpływ później na, na naszą stronę, na to, że ją, y, tą stronę naszą spowolni. Y, dlatego ja tutaj na potrzeby tego tutoriala wybrałam taką wtyczkę, która właśnie jest bardzo fajna, jest lekka, nie powoduje y, jakichś problemów na stronie. No z drugiej strony też jest to dosyć prosta wtyczka w ustawieniach. Łatwo można ustawić taki pop no ale te opcje też ma powiedzmy ograniczone, więc no zawsze tutaj mamy coś za coś. Natomiast dzięki tej wtyczce właśnie Hollerbox... Będziemy w stanie utworzyć sobie taki pop-up na stronie i to działa bez problemu. Łatwo się to ustawia, także zaraz pokażę, jak to możemy zrobić. Przy wtyczce klikamy oczywiście zainstaluj. Chwilę potrwa nam instalowanie tej wtyczki z repozytorium, No i następnie musimy tą wtyczkę włączyć, żebyśmy mogli mieć dostęp do, do wszystkich ustawień tego hollerboxa. No i teraz jak wejdziemy sobie tutaj na stronę Holerbox. Na tą, w tą zakładkę Hollerbox, to tutaj możemy właśnie tworzyć, no oni to nazywają boxes, ale chodzi tutaj właśnie o te pop-upy. Więc dodajmy sobie nowy, nowy taki pop-up, no i tutaj możemy sobie wpisać jakiś tytuł. No, może to być na przykład pop-up z jakąś informacją, że, nie wiem, biuro jest zamknięte w jakichś tam godzinach, czy coś takiego, czyli na przykład ja sobie wpiszę. Tytuł Informacja. No, i tutaj możemy sobie w tym momencie zaznaczyć, czy to jest pop-up, bo mamy taki wybór w tej wtyczce bezpłatnej, w bezpłatnej wersji, czy to ma być taki notification box, który się wyświetla po prostu w rogu takie okienko, czy to ma być taki pop-up faktycznie, który się nakłada na stronę, czy to jest taki fałszywy czat, to później spojrzymy o co w tym chodzi. My sobie na razie wybierzemy pop-up. Tutaj w tym edytorze, takim treści, możemy wpisać sobie. Jakąś treść naszego komunikatu, na przykład, które chcemy umieścić na y, naszym pop-upie. Ja na przykład mogę sobie zapisać, że y, no, napiszemy, że na przykład w długi weekend, y, na przykład biuro jest nieczynne. I zapraszamy w poniedziałek. OK, taki komunikat, powiedzmy, chcemy wyświetlić na tym pop-pie. Możemy tutaj wpisać dowolnie, w dowolną treść, jaką chcemy. Możemy też dodać, jeżeli przejdziemy na, na ten edytor tekstowy, możemy tutaj wpisać po prostu HTML, jakiś prosty i, i wpisać nasz opis. Jeżeli on jest bardziej jakiś złożony, zawiera zdjęcia czy jest, ma jakieś formatowanie dodatkowe. Ale powiedzmy, jeżeli to jest jakiś prosty tekst, no to. Możemy go wpisać tutaj do tego edytora, następnie musimy wybrać sobie templatkę. No to powiedzmy, że na razie wybierzemy sobie taką bardzo prostą templatkę, czyli widzicie, że tutaj jest pop-up title, no to wyświetli się ten tytuł nasz, który mamy tutaj wpisany. No i pop-up content to jest właśnie ten treść z edytora, więc to będzie taki bardzo prosty pop-up, ale jak widzimy, możemy też sobie uruchomić łatwo taki pop-up z zapisem na newsletter którym po prostu podepniemy sobie formularz do zapisu na newsletter. Mamy też takie gotowe templatki. Możemy też dodać obraz, to może później sobie wypróbujemy. Możemy dodać jakieś kolory, jakiś background kolor, możemy zrobić na przykład jakiś taki jasno czarny, jasno szary. Teksty damy jakieś takie ciemne, a jakiś akcent to zrobimy nie wiem, jakiś taki o, tutaj może jakiś taki fioletowy. I to na razie zostawimy. No i później mamy coś takiego jak Advanced Settings, czyli ustawiamy gdzie, kiedy, jak ten pop-up ma się wyświetlać. Czyli na których stronach, czy na wszystkich stronach, czy tylko na niektórych stronach, gdzie tutaj będziemy mogli wpisać sobie, jakie konkretne strony, na jakich stronach ma się nam ten pop-up wyświetlać. Następnie mamy, na razie sobie zostawiamy, że na wszystkich stronach. Następnie mamy dla, dla jakich użytkowników ma wyświetlać tą ten popat, czy on jest dla wszystkich użytkowników, czy może tylko dla zalogowanych, czy może tylko dla tych, którzy nie są zalogowani, czy do nowych, czy do powracających użytkowników, czyli dla wszystkich jest domyślnie włączone, dla nowych odwiedzających lub dla powracających osób, które wracają na naszą stronę. Następnie, kiedy powinniśmy pokazywać, czy od razu po wejściu na stronę, czy na przykład opóźnić o jedną sekundę, to jest domyślnie ustawione, czy dopiero jak użytkownik przeskroluje stronę, czyli jakby zjedzie trochę w dół tej strony, to wtedy się pojawi ten, ten pop-up lub exit detection, to też jest też fajne, to jest ten tak zwany exit intent. W którym um, też za chwilę sobie może przetestujemy, gdzie jest taki, taka intencja użytkownika, że opuszcza już tą stronę, to wtedy mu się może wyświetlać ten pop-up. Y, w przeciwieństwie do tego, żeby wyświetlał się na wejściu. No i później możemy, no to ja zostawiam na razie, żeby za jedną sekundę po prostu się wyświetliło po wejściu. No i potem, kiedy ma, y, 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 ma być, y, ma zniknąć ten pop-up, czyli kiedy użytkownik po prostu kliknie, żeby ukryć lub możemy opóźnić, że na przykład po trzech sekundach. Następnie, jak często powinniśmy pokazywać ten pop-up dla użytkowników. My tutaj, jest zaznaczone domyślnie, żeby ukryć, kiedy użytkownik no, wchodzi w interakcję z tym pop-upem, czyli albo go zamknie, albo wyśle e-maila, tam poda swojego e-maila, żeby się zapisać na newsletter, ale możemy mieć za każdym razem... Um, za każdym razem, kiedy strona się ładuje, czyli nieważne, czy ktoś kliknął, zamknij, no to przy każdym przeładowaniu strony, żeby pokazywało, no to tutaj nie polecam tego. Lub żeby na przykład po co jeden dzień, czyli jeżeli ta, ten użytkownik będzie wchodził codziennie, no to jeżeli w danym dniu zamknie ten pop-up, no to w tym dniu już mu się on nie pokaże, ale w następnym dniu już mu się znowu zacznie pokazywać ten pop-up, więc to może być też jakaś tam opcja. No, i mamy jeszcze Show on Devices. Możemy tutaj wybrać, czy chcemy na wszystkie urządzenia pokazywać ten pop-up, czy na przykład tylko na duże ekrany desktop, czyli to są bardziej na komputery stacjonarne, laptopy, czy na mobile, czyli na urządzenia mobilne. No ja na razie zostawiam tutaj większość takich ogólnych ustawień. To będzie taki prościutki pop-up, ale klikam sobie tutaj Opublikuj. No i w tym momencie, gdy już wejdziemy na naszą stronę, powinien się ten pop-up. Nam pojawić, no i widzicie, po jednej sekundzie, po odświeżeniu strony, ten pop-up się tutaj pojawił i wyświetla nam ten tytuł, informacja oraz tutaj mamy treść. Czyli to jest taki mega prościutki pop-upik. Nie ma tutaj nic specjalnego, no ale często, jeżeli chcemy pokazać jakiś komunikat, to po prostu on się jak najbardziej sprawdza. Tutaj mamy jeszcze taki. Taki, taką informację, że to jest tutaj hollerbox, możemy to ukryć, nawet nie trzeba tutaj specjalnie jakimś CSS-em się posiłkować, wystarczy, że wejdziemy w hollerbox settings i tutaj mamy takie ustawienia, hide attribution links i tutaj możemy to zapisać i nam się to ukryje i teraz jak widzimy, mamy tutaj jeszcze takie, takie inform, jakieś możliwości wpisania kluczy API pochodzących z różnych dostawców tych systemów do e-mailingu, ponieważ jeżeli chcemy mieć taką, zrobić sobie taki pop-up, w którym ktoś zapisuje się na newsletter, no to my musimy, no raczej z WordPressa się tego nie obsługuje, więc tutaj musimy sobie założyć jakieś konto w jakimś systemie do obsługi e-mailingów. No i tutaj kilka tych systemów jest już zintegrowanych, jak na przykład MailChimp, który jest popularny, ActiveCampaign, ConvertKit, także te trzy są zintegrowane. Inne, na przykład Light, ten mailer Lite, który jest popularny w Polsce, czyli na przykład GetResponse, FreshMail, RedLink, kilka różnych innych takich bardziej popularnych w Polsce dostawców właśnie tych rozwiązań do e-mail, marketingu. No nie ma tutaj automatycznej integracji, ale jeżeli wrócimy sobie do naszego pop-upu i powiedzmy, że chcielibyśmy jednak wybrać sobie jakiś pop z tym zapisem na newsletter, no to. My tutaj musimy zaznaczyć, że to tutaj show email mail in No i możemy tutaj wybrać sobie custom. Tak, jeżeli nie korzystamy z tych dostawców, to wybieramy sobie custom i tutaj wklejamy kod HTML tego formularza do zapisu na newsletter, który wygenerujemy w naszym, w naszym systemie do e-mailingu. Na przykład właśnie w mailer Lite, który jest chyba najbardziej popularny obecnie wśród polskich przedsiębiorców i blogerów. Także możemy tutaj po prostu wstawić ten kod HTML tego formularza. Który nam zintegruje ten nasz pop-up właśnie z tym, co mamy w mailer żeby wysyłać właśnie ten e-mailing. Tu możemy wybrać taką, mamy opcję send to e address. To jest coś takiego, że on może nam z WordPressa wysłać na nasz adres e-mail, czyli jeżeli ktoś się zapisze, no to wyśle nam do nas na nasz adres e-mail takie informacje, że ktoś się tutaj zapisał. No tyle, że to. To w taki sposób nie prowadzi się e-mail marketingu, także raczej tutaj tego bym nie polecała. To ewentualnie możemy zastosować, jeżeli mamy właśnie taką sytuację, że jest na przykład biuro nieczynne, no i zostaw na przykład maila to napiszemy do ciebie w poniedziałek, odezwiemy się i, i wtedy y, tam porozmawiamy. No to wtedy możemy sobie tutaj zrobić na przykład, no, żeby pierwszego imienia nie pokazywać i na przykład tutaj właśnie coś takiego, zostaw y, maila. Odezwiemy się do ciebie w przyszłym tygodniu. No, i tutaj możemy wpisać właśnie, zamiast, żeby nie było po angielsku. No i możemy tutaj dać, że wyślij. No, i e-mail wysłany. Confirmation Message Wiadomo, że ta się pojawi po tym, jak użytkownik wpisze ten adres e-mail. No i tutaj możemy teraz zapisać sobie, podjedziemy wyżej, zapiszemy i tutaj na razie nie odklikałam tego, żeby zamknąć, więc powinno nam się pojawić po minutce. No i pojawił się taki formularz do wpisania, więc, więc widzicie tutaj jest taka informacja, że zostaw maila, zostaw tutaj swój e-mail. No i tutaj ten fiolet, no to jest ten akcent kolor, który tutaj jest wzięty, więc możemy sobie to zmienić na jakiś inny kolor, jeśli ten by nam nie pasował. Więc w taki sposób możemy sobie to ostawić. No, i to jest jakiś tam taki w miarę use case do tego, żeby, żeby coś takiego tutaj zastosować. Możemy tutaj dostawić jeszcze zdjęcie. Jeżeli byśmy bardzo chcieli, to tutaj po zjechaniu w dół mamy upload a custom image, i wtedy musielibyśmy wybrać tą inną templatkę, która nam wyświetla zdjęcie, jakby z boku. I wybieramy upload image i wybierzemy sobie jakieś tam zdjęcie. Może jakieś w pionie mi się by udało znaleźć, chociaż nie wiem. Chyba nie znajdę w pionie tutaj. No to dobra, to wezmę po prostu jakieś zdjęcie, na przykład takie, i teraz zapiszemy, i to zdjęcie wyświetli się nam z lewej strony. Przynajmniej takie jest założenie, także tu możemy sobie coś wstawić. Możemy wstawić też dłuższy tekst. I no taki prosty właśnie pop-up nam tutaj się wyświetli, więc to jest jeden, jedna z możliwości, właśnie, żeby wyświetlać taki pop-up. Mamy też możliwość takiego notification box. No, tutaj przy tym notification raczej byśmy się pozbyli tego obrazu, bo on jest wtedy niepotrzebny. To już by po prostu, nawet chyba on się tu nawet by nie wyświetlił, ale generalnie to już nie byłoby zasadne. Tak, Ten tylko opt też możemy wyłączyć i zmienimy sobie na notification. Spróbujemy sobie odświeżyć i zobaczymy, co nam tutaj wyskoczyło. Możliwe, że mamy jeszcze tutaj jakieś nowe ustawienia, zaraz zobaczymy. No, możemy wysłać jakieś położenie, czy bottom right, tak? Czyli dolny prawy, dolny lewy róg, górny prawy, górny lewy. Tu poza tym te ustawienia wyświetlania są, są takie same. No i tu jak przejdziemy, no to teraz widzimy, że nam się, jeżeli jeszcze raz odświeżę tutaj, to zobaczymy, że po tej sekundzie nam tu wyskoczy z boku. Takie powiadomienie, więc możemy sobie to zamknąć, i wtedy się wyświetla nam takie, taki tutaj przycisk, gdzie można to otwierać lub możemy to wyłączyć. I tutaj na dole mamy Hide the Floating Button. To właśnie jest ten floating button, taki pływający przycisk, którym to jakby przywracamy, no to tutaj to możemy sobie wyłączyć jeżeli już tego nie chcemy, ale to jest też dosyć fajny sposób, żeby pokazać właśnie taką informację, że na przykład w jakimś tam terminie jest nieczynne. Tu możemy też oczywiście dodać jeszcze ten formularz do zapisu na newsletter czy coś takiego, także to możemy wybrać. Mamy tutaj jeszcze coś takiego to się nazywa fo chat, czyli taki fałszywy chat. To jest takie okno które po prostu udaje czat, że niby jest czat zainstalowany na naszej stronie, ale de facto nie jest, no bo my nigdzie nie, nie tego nie pokazujemy, no ale tutaj jest jakaś możliwość interakcji z tym czatem, także można sobie tutaj też właśnie coś postawić. Możemy wpisać do grawatara, jaki jest swój e-mail, który mam. Jeżeli mamy konto na grawatar, no to możemy sobie tutaj go wpisać, ten adres e-mail, który jest tam podpięty, no i on nam na przykład tutaj zaciągnie taki taką miniaturę zdjęcia, także będzie można wtedy udawać, że niby to jest taki czat, no nie, gdzie może ktoś wpisać tą wiadomość. Tu niestety no, type your message to y, możemy przetłumaczyć tylko i wyłącznie za pomocą plików tłumaczeniowych. W WordPressie nie da się tutaj tego ustawić z poziomu y, tego kokpitu. Y, no, Także myślę, że to będzie tyle. Jest to bardzo prosta wtyczka. Ale ma parę opcji, jeżeli właśnie chcemy zbierać zapisy na newsletter, czy po prostu wyświetlać jakąś informację na stronie, no to ta wtyczka nam się spokojnie sprawdzi. Jeżeli ch chcielibyśmy jakieś takie bardziej stworzyć sobie skomplikowane tutaj, tą treść, no to możemy sobie tutaj wstawić własny HTML i troszkę go może ostylować. Gdzieś na boku, i po prostu możemy w taki sposób to zrobić. Ale ta wtyczka ma bardzo jedną fajną rzecz, która mi się tutaj najbardziej podoba, na przykład zostawię ten pop-up. I, I to dlatego ja ją wybrałam, ponieważ ona nie powoduje jakiegoś ani obciążenia wielkiego strony, ani ona nie, nie, powod nie powinna powodować żadnych skutków ubocznych nigdzie, bo ta wtyczka jest bardzo prosta. I tutaj, jak spojrzymy sobie na network, jak odświeżymy sobie tą stronę, no to widzimy, że. Powiedzmy, byśmy patrzyli tylko na pliki JavaScript, no to tu nam ładuje. Jak weźmiemy sobie, posortujemy od największego do najbliższego, no to tutaj mam ten holer front to jest ta wtyczka 19 kB JavaScriptu i CSS-a. Też sobie tutaj zrobimy, no tu nawet CSS mamy tutaj 11 kB, czyli w sumie 30 kB nam dokłada tutaj, czyli bardzo mało i dodatkowo jeszcze co jest fajne. To to, że możemy, jeżeli sobie wybierzemy, na przykład, że nie chcemy, żeby na wszystkich stronach, ale chcemy tylko na przykład, żeby na stronie kontakt nam to wyświetlało, na jakichś tam wybranych tylko stronach, sobie zapiszemy, no to wtedy ta strona nie ładuje nam się już, na stronie głównej ten pop-up nam się nie ładuje, tylko on się nam załaduje, jak przejdziemy na stronę kontakt. No i właśnie, jeżeli zwrócimy uwagę, to tutaj powiedzmy jako JS-a. To ten holer frontend wyświetla się na stronie kontakt. Tak, pobrało ten plik JavaScript, ale jeżeli przejdziemy sobie na stronę główną, no to widzimy, że nie pobiera nam tego JavaScriptu, czyli nie doładowuje to nie jest tak, że ładuje te, te skrypty dopisane do tej wtyczki na wszystkich podstronach, tylko sprawdza, czy ten pop-up ma się wyświetlać na tej podstronie, i jeżeli tak, to dopiero ładuje te skrypty i style, które są przypisane do tej wtyczki, także to jest bardzo fajne. Więc nie będziemy tutaj sobie zaśmiecali tej strony jakimiś dodatkowymi skryptami, stylami, które są niewykorzystywane, i przez to moim zdaniem warto właśnie skorzystać z tej wtyczki, w przeciwieństwie do tych wtyczek, które są przeładowane funkcjonalnościami, a tak naprawdę załadują nam ogromne pliki JavaScript czy styli na stronę, a my z tego i tak w 90% nie skorzystamy. Także mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym.